Dzisiaj żywa dyskusja na spotkaniu Ruchu dla Grudziądza. Tutaj mieszkańcy czasami z pretensjami, czasami z obawami swoimi, czasem uzasadnionymi, być może nie, z niewiedzy lub z jakichś innych powodów, no, boją się, czy miasto za mocno się nie zadłuża, czy ten nasz dług nie przechodzi do tego etapu takiego, jakby to powiedzieć, kryzysowego, co w sumie nie byłoby aż takie dziwne, bo jednak w całej Polsce samorządy zadłużają się dosyć silnie, co związane też jest z pewnymi faktami, o których zapewne zaraz pan powie. Dzień dobry. Oczywiście nikt nie lubi się zadłużać. Każdy długo się boi, dług nas budzi taką wewnętrzną obawę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że taka jednostka jak Grudziądz, takie duże miasto, musi wytwarzać bardzo dużo infrastruktury, dróg, już takiej najprostszej oczywiście, o której mówimy, oczywiście też kubatur, szkół, różnego rodzaju obiektów, które podlegają z czasem zużyciu i trzeba te obiekty odnawiać, odbudowywać, modernizować, remontować. Oczywiście oczekiwania społeczne biegną jeszcze w takim kierunku, że trzeba budować nowe te obiekty. Proszę też pamiętać o tym, że jesteśmy w perspektywie unijnej, bo jeszcze czeka nas tylko jedna taka, w której miasto może uzyskać dość spore dofinansowanie i odbudować taką infrastrukturę, która była zaniedbana przez okres poprzedniej epoki, przez okres PRL-u. Oczywistym faktem jest, że zadłużenie takiej jednostki, szczególnie patrząc na kwoty bezwzględne, ponad 200 milionów złotych, to naprawdę robi wrażenie, budzi u ludzi różnego rodzaju emocje. I te emocje, tak jak powiedziałem na wstępie, najczęściej niepozytywne. Ale też proszę pamiętać o tym, że ten dług podlega wielu procedurom. I te procedury realizowane są poza urzędnikami, którzy muszą to robić w wyniku zakresu obowiązków, realizując określone przepisy prawa. Podlega też ocenie instytucji niezależnych od samorządu, takich jak Regionalna Izba Obrachunkowa. A proszę też pamiętać o tym, że istnieje taki podmiot, taka grupa podmiotów, która ostatecznie weryfikuje zdolność zadłużeniową, czy zdolność miasta do uregulowania tego długu, czyli tych, którzy finansują ten dług, banków. Nie ma instytucji bardziej przygotowanych na tym świecie od banków do tego, żeby ocenić, czy dana jednostka samorządu terytorialnego podoła obsłudze takiego długu, czy takiemu długowi nie podoła. Właśnie tutaj dużo zarzutów związanych między innymi ze szpitalem i finansami tego szpitala. Tutaj padły tutaj właśnie kwestie kredytowe, oceny tej zdolności kredytowej, no i w sumie braku zabezpieczeń, jakie w pewnym sensie, przynajmniej tutaj niektórzy podejmowali ten temat, nie istnieją. Jest to grunt, nie budynki same, które powstaną. Jak to sprawa wygląda? Może pan kilka słów? Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że służba zdrowia w Polsce to jest w ogóle bardzo wyjątkowy temat. No przede wszystkim my jako społeczeństwo chcemy się coraz w lepszych, godniejszych warunkach leczyć. Chcemy korzystać z coraz bardziej doskonałych i profesjonalnych procedur medycznych realizowanych nie tylko poza miejscem naszego zamieszkania, ale także i w miejscu naszego zamieszkania. To wiąże się niestety z tym, że miasto, a właściwie nie miasto, a powołana bardzo specjalistyczna jednostka do tego niezależna w pewnym stopniu od miasta, taki proces prowadzi. I oczywiście, jak każdy duży proces inwestycyjny powiązany z wieloletnią obsługą zadłużenia, rodzi on ryzyka. I ryzyko jest nieodłącznym niestety efektem działania. Na to nakłada się to, o czym wszyscy słyszymy, zapewne często, no nie do końca wydolny system finansowania służby zdrowia w Polsce. I to pewnego rodzaju obawy budzi. Ale proszę też zwrócić na to uwagę, analogicznie jak do sytuacji miasta, że jest ten, kto danego długu udzielił i ten dług ocenił, oczywiście tego, komu ten dług udziela, zdolność spłaty tego zadłużenia. Oczywistym faktem jest, że do końca, ponieważ są to procesy wieloletnie, tak jak mówiliśmy o długu miasta, to jest około 15-20 lat, dług szpitala też jest przewidziany na okres takiego, nie do końca wiadomo jest, co będzie się działo w pewnej perspektywie czasu. My okresowo trafiamy na okresy prosperity, gdzie wszystko rośnie, nasze wynagrodzenia, no też ceny, ale też trafiamy na takie okresy jak teraz, spowolnienia gospodarczego, gdzie przede wszystkim rośnie bezrobocie, to jest to, co nas najbardziej boli i dotyka. I musimy się liczyć z tym, że budowanie czy rozwijanie pewnej infrastruktury miejskiej w takim modelu, czyli w modelu przez dług, jest obarczone ryzykiem. Czy to jest dobrze, czy to jest złe? Czasami po prostu nie ma wyjścia. Znaczy alternatywą braku takiego rozwiązania jest to, że pozostawiłaby dyrekcja szpitala, władze miasta ten szpital na takim etapie rozwoju, jaki udało się zapewnić dzięki środkom z dotacji rządowych. Decyzje zapadły takie, żeby dokończyć budowę tego szpitala, wyposażyć go w pełni i oddać go do użytku mieszkańcom naszego miasta. Chyba się pan troszeczkę zgodzi też ze mną, że ta
długoletnie planowanie finansowe, dokładnie tutaj szczegółowe, jak pan zaraz powie zapewne, no, jest troszeczkę takie nieszczegółowe, tam z reguły wpisane są te cyferki z roku na rok te same. Dopiero później właściwie z roku na rok one ulegają bardzo dużym zmianom, prawda? Znaczy powiem tak. Można tak w takiej długiej perspektywie planować, czy to jest proste? Znaczy jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to co już jest teraz w formule uchwały, to czego do tej pory, do 2010 roku nie było, obecnie już jest prawem w Polsce, prawem, które musi być realizowane przez samorząd, to są dwa jakby aspekty. Po pierwsze, żeby planować wieloletnio, to trzeba tego planowania się nauczyć. Ale niestety nieprawdą jest, że my się nauczymy planować wieloletnio w bardzo krótkim. Tak planowanie wieloletnie, zresztą taka jest też, gdyby Państwo przeczytali te wszystkie dokumenty, które powstawały w toku prac związanych z ustawą o finansach publicznych, która wprowadziła tą wieloletnie, tam się wielokrotnie podnosi, że proces planowania wieloletniego wymaga wieloletniej nauki. To jest pierwszy etap. Nie umiemy, nie mamy metodologii, nie wiemy jak niektóre... Chyba taka metodologia musi być też bardzo kosztowna. Ona przede wszystkim, trzeba trochę czasu. Trzeba czasu, żeby ją wyprodukować, ponieważ ona może tak bardzo kosztowna to nie jest. Natomiast niestety, żeby ona była dobra, czyli żeby jej dobroć planowania, czyli to co planujemy realizowało się, to trzeba jednak wielu lat analiz. Tego w Polsce do tej pory nie było. My planowaliśmy w układach rocznych budżetów. Planowanie wieloletnie jest tak immanentnie związane z planowaniem unijnym. Trzeba zwrócić uwagę, że budżet Unii obejmuje 4 lata, a nie rok. Tak? Czyli my musimy też takim, czyli nie umiemy jeszcze tego dokładnie robić, musimy tego uczyć. Druga rzecz, my nie mamy dobrej statystyki, ani rządowej realizowanej przez Główny Urząd Statystyczny, ani statystyki samorządowej realizowanej przez taki system analiz samorządowych. To jest specjalistyczny taki portal prowadzony przez Związku Miast Polskich i z tego jeszcze nie jesteśmy w stanie wydobyć dobrych danych, żeby na tych danych można budować szeregi czasowe w przyszłości. Też proszę pamiętać o tym, że jeszcze podlegamy bardzo silnym zmianom prawnym. Zmiany prawa są dla samorządów też bardzo trudne. Proszę pamiętać, że samorządy w ostatnich latach przyjęły bardzo wiele zadań do realizacji. No właśnie tutaj może finansowania. No właśnie to ja chcę dopytać, bo tutaj istnieje pewna niezgoda między centralą, tak, a samorządami, bo no, każdy walczy o swoje, prawda? No ona wynika z bardzo prostej prawdy życiowej, że duży może więcej. Że zawsze ten, kto jest silniejszy, jest w stanie zepchnąć na tego, kto jest słabszy. No proszę zwrócić uwagę, że to rząd w gruncie rzeczy kreuje prawo, bo rząd jest emanacją większości sejmowej, a sejm ustala ustawy, ale ustawy nie przygotowują posłowie, tylko przygotowują urzędnicy ministerialni. Więc no niestety zawsze tak jest, że ten silniejszy, czyli rząd, obarczy tego słabszego, czyli samorządy, zresztą upatrując w samorządach dużo większej efektywności, bo to się tak mówi, a wy jesteście efektywni, wy sobie dacie rady, wy poszukacie źródeł finansowania i samorządy generalnie, co by nie mówić, w długim okresie już trwania samorządu, 20-letnim, w miarę dają sobie radę. Poziom obsługi mieszkańców z poprzedniego okresu, a teraz to jest jednak różnica. Natomiast to skumulowanie tych zmian w krótkim okresie przy jeszcze na przykład osłabieniu wzrostu gospodarczego, który naturalnie przekłada się na mniejsze dochody samorządów, powoduje, że rzeczywiście mamy dużo problemów. Na to nakłada się perspektywa unijna, możliwość pozyskiwania środków, modernizacja infrastruktury. To jest wiele procesów, które nam utrudnia też wszystkim normalne funkcjonowanie. No właśnie, wzrost gospodarczy teraz mało procent, według szacunków wzrosnąć ze względu na nowe tutaj kalkulacje narzucone przez Unię i wliczenie pewnych tutaj obszarów gospodarki do tego produktu PKB. Ale ja może tak spytam bardziej z naszego tutaj regionu o przedszkola właśnie, bo ceny spadły i to dosyć znacząco. I jak to właśnie wygląda w rozliczeniu, bo ktoś musi to sfinansować przecież ten, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że samorząd działa zawsze na koszt mieszkańców. W ogóle samorząd swojej istoty jest wspólnotą mieszkańców zamieszkujących dany teren. A budżet tego samorządu to jest wspólna kasa, którą wykładają mieszkańcy tego obszaru na to, żeby finansować pewne zadania. Jeżeli chodzi o zadanie... Czyli niejako można powiedzieć, że miasto trochę pod przymusem, ale wesprze tu rodziców, tak? Ale to władze miasta decydują, które z celów publicznych są preferowane, które są bardziej realizowane albo większej intensywności. Jeżeli chodzi o miasto Grudziądz, proszę zwrócić uwagę, że taki duży nacisk na przedszkola został położony. I to też jest element szerszej polityki, polityki prorodzinnej, polityki tego, żeby młodzi rodzice mieli szansę pracować, szczególnie na tak trudnym rynku pracy, jakim jest rynek grudziądzki i żeby
to obciążenie ich bezpośrednie nie było takie wysokie. Oczywiście my wszyscy składamy się na funkcjonowanie przedszkoli, ale składają się zarówno ci, którzy mają swoje dzieci w tych przedszkolach i nie mają. I tak powinno być. To jest też jedna z głównych idei samorządu, czyli solidarność mieszkańców danego obszaru. Tutaj na spotkaniu padło wiele odpowiedzi. Ja może tak na zakończenie jeszcze spytam, może jakieś dla Pana wnioski, może jednak coś tutaj takiego, co w jakiś sposób odniosło się bezpośrednio, co będzie musiał Pan przeanalizować, przemyśleć, może wprowadzić, które, no powiedzieć, czasami taka burza mózgów przynosi jakieś efekty. Znaczy, ja powiem tak, to może z samego tego spotkania bezpośrednio nie, ale to spotkanie potwierdza taką moją obserwację od dłuższego czasu. Nam wszystkim brakuje wiedzy. Nam naprawdę brakuje wiedzy, jak to wszystko funkcjonuje i wygląda. Ponieważ wiele z uwag Państwa, które były kierowane do mnie, to nie jest zarzut też do nikogo, bo jak rozumiem, akurat samorząd, jego sprawy finansowe, czy inwestycyjne, czy realizacja zadań, to są bardzo trudne tematy. Ale trzeba przyznać też tak, że Państwo realizuje politykę oświatową. Ja uważam, że samorządności, czym jest samorząd, czym się zajmuje, możliwości granic powinno się uczyć naprawdę od najmłodszych lat. Dlaczego? Bo świadomy obywatel, taki obywatel, który wie, co można, czego nie można zrobić, szczególnie w granicach prawa. Proszę pamiętać, że samorząd działa tylko i wyłącznie w granicach prawa i to prawo bardzo mocno czasami ogranicza działalność samorządu. To, co można, a nie można, gdyby to zostało przekazane dużo wcześniej, to część uwag, część takich czasami też pretensji można by było uniknąć. Poza tym uważam też, że mieszkańcy też słabo wykorzystują swoje możliwości, znaczy niekoniecznie zawsze trzeba organizować takie spotkania. Proszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy mają w swoim ręku bardzo silne narzędzie. Jest to ustawa o dostępie do informacji publicznej. Tej informacji generuje się dość sporo. Gdyby ludzie wiedzieli, gdzie takie informacje można, szczegółowe, które ich interesują, znaleźć, gdyby widzieli, z czego one się biorą, jak są weryfikowane, kto je nadzoruje, to wiele rzeczy może budziłoby mniej emocji. Emocje zawsze chyba tutaj powstają. Emocje nie są do końca rzeczą złą. No, wiadomo, temperatura dyskusji, ferwor wymiany zdań, nic nadzwyczajnego. Tak po prostu w życiu jest, nie tylko na spotkaniach. Jak się spotykamy towarzysko, to też potrafimy czasami, że tak powiem, w takim ferworze się unosić. Nic nadzwyczajnego, natomiast ten czas, który mamy wszyscy ograniczony, moglibyśmy poświęcić na wyjaśnianie rzeczy bardziej spornych, a te rzeczy takie prostsze, które można by, które każdy mógłby sobie, że tak powiem, sam znaleźć i wyszukać, już nie budziłyby może takich emocji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.